Witajcie, witajcie, bardzo serdecznie was witam w kolejnym odcinku, szóstym odcinku z gry Call of War, mapa 50-osobowa, podbój Pacyfiku, graliśmy Borneo, bo jak widzicie, mam gratulacje, zająłem pierwsze miejsce, tam złoto to jest najmniej ważne, tak szczerze mówiąc, i słuchajcie, chciałem wam pokazać, jak to wygląda, jak widzicie, tak wygląda mapa. Jak wygląda mapa na zakończenie. Pokazuje się oczywiście całość wojsk. Tych stron, które jeszcze tutaj walczą. Jak widzicie, Albert płynie w różnych kierunkach. Częściowo. Oczywiście, jak widzicie, pokazują się wszystkie wojska, jakie są na mapie. I tych państw, które jeszcze kiedyś istniały, teraz już nie istnieją. Na przykład tutaj się zdziwiłem, proszę. 21 jednostek konwój Korea. Także, no, słuchajcie, no... Czasem tak bywa, no. Patrzę, czy tu po rogach jeszcze gdzieś nie ma. W każdym razie mapa została zakończona. Zająłem pierwsze miejsce w rankingu. Słuchajcie, najpotężniejsze armie świata. 33% całych wojsk na mapie, czyli 1/3 wszystkich wojsk na mapie jest moja. Że tak powiem, może tam jest 33,3. W każdym razie, słuchajcie, tak wygląda mapa. Zdobyłem 1668 punktów grając solo, bez żadnego tam, że tak powiem, wspomagania. I chciałem w sumie podziękować wszystkim, którzy grali na tej mapie. Ci, co generalnie tam bardziej się przykładali, ci, co mniej się przykładali, ale generalnie byli na tej mapie, podjęli rękawice i bardzo im za to dziękuję, bo gra naprawdę była świetna, bardzo fajnie mi się grało. No, tu mamy lotniskowiec, Mikronezja nawet miała lotniskowiec, no proszę, proszę. I w każdym razie bardzo fajnie mi się grało. Słuchajcie, jak widzicie, tutaj jest Australia pod moimi rządami, Nowa Gwinea, Rabaul. Resztę zostawiłem Marcinowi, żeby sobie podbijał wszystko. I tutaj, jak widzicie, poszedł, walczył z Albertem i generalnie bardzo fajnie też. My poświęciliśmy się podbijaniu do końca Japonii, tutaj zdesantował Albert, ja już go tutaj szpiegowałem, w sumie nie było żadnego problemu, miałem tu pełne skrzydło myśliwsko-bombowe, produkcja trwała, miałem tu jeszcze bota do likwidacji, ale podjąłem się likwidacji tutaj dwóch państw, w sumie zacząłem dobierać się do trzeciego bota, do Indii Południowych. Brytyjska Orisa i tutaj bodajże, jak się nie mylę, proszę, mam tutaj Indie Północne, które naprawdę postawiły mi bardzo duży, że tak powiem, opór, dlatego że bardzo mocno zainwestowały. Nie wiem, jakim cudem pierwszy raz spotkałem się z botem, który miał około 40 jednostek samych lotnictwa. Słuchajcie, no naprawdę. I kilka dni temu, to w sobotę bodajże, byłem w pracy i walczyłem. Niestety na doskoku i... Po prostu, słuchajcie, masakra, co tam się działo, bo potraciłem, on stracił całe lotnictwo, ja straciłem około 25 samolotów, nawet podejrzewam, samych myśliwców straciłem około, miałem tam dwa skrzydła po 10, zostało mi z tych dwóch skrzydeł, zostało mi dwa myśliwce, więc naprawdę opór niesamowity. Borneo, Indie Północne, 97 tysięcy do 16 tysięcy, ale słuchajcie, moje samoloty spadały w płomieniach. Jak widzicie tutaj bombowiec, nie wiem czy mi się uda gdzieś tutaj, myśliwiec stracił, niszczyciel. Naprawdę słuchajcie, walka była niemiłosierna, ogromne straty. Może zrobimy tak, będzie to lepiej widoczne. Może jednak tu? O, słuchajcie, tutaj macie, popatrzcie się, myśliwiec. Mój, to są moje straty. Bombowiec, myśliwiec. Słuchajcie, traciłem samolotów całą gamę. On oczywiście też. Ja pierwszy raz spotkałem się z taką ilością generalnie samolotów u bota, który miał państwo składające się, nie wiem, z 20 różnych prowincji, kilku miast, a produkował nie tyle wojska oczywiście lądowe, co samoloty na potęgę, bombowce strategiczne, bombowce, normalnie po prostu walka zaciekła, opanowanie w powietrzu. I oczywiście dla mnie straty nie były problemem, bo jak widzicie ponad 4 miliony pieniążków, że tak powiem, 232 tysiące materiałów rzadkich, 100 tysięcy ropy, słuchajcie, no o, i oczywiście jak zwykle minus na ziarnie, ale generalnie powiem wam szczerze, naprawdę zaciekła walka. No i, ale udało się go pokonać, zdobyliśmy tu Orisę, w sumie dozbieraliśmy i udało się.
powalczyć i zdobyć te punkty brakujące. I słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Analizowałem sobie moją sytuację tutaj wewnątrz morza. Ja wiem, że oczywiście każdy, który, z którym nie toczę wojny, może wpłynąć na moje jakby obszar wewnętrzny, czyli te rejony, które są tutaj obstawione i zabezpieczone, żeby tam bez mojej widoczności czy tam bez mojej zgody nikt tutaj nie wpływał. Mogłem czuć się tutaj bezpiecznie, przetransportowując wojska na kontynent z wysp i generalnie dopóki nie utworzyłbym tam zaplecza gospodarczego. Tak samo jeżeli chodzi o Australię i generalnie inne wyspy. Także analizowałem, patrzyłem i doszedłem do wniosku, że bardzo fajnie to zrobiłem, że zabezpieczyłem ten akwen. Że chociaż był któryś moment, że na przykład tam nie zauważyłem Korei, prawda? Który lotniskowcem podpłynął pod Borneo i chciał mi tutaj desantować na moją rodzinną wyspę. No ale oczywiście po co się ma jeszcze samoloty? Po co się ma inne środki, które mogą pokazywać? Także słuchajcie, mapa naprawdę świetna. Grało mi się bardzo dobrze. Oczywiście szacunek dla wszystkich graczy, którzy grali na tej mapie bardziej lub mniej. Dziękuję naprawdę wszystkim za to, że mogłem przez te 40 dni, bo tak, zatrzymała się gra na 40 dniach. W ciągu 40 dni skończyliśmy mapę. Tak, 40 dni innych. Słuchajcie, dziękuję naprawdę wszystkim, którzy przez te 40 dni byli na tej mapie, grali, bawili się i przede wszystkim pokazali, że bez złota można się naprawdę fajnie bawić. Mapa była specyficzna, bo to jest Pacyfik. Tutaj trzeba kombinować. Tu nie jest tylko armia lądowa, tu jest też i lotnictwo, i jest marynarka wojenna. Też w zależności, gdzie się osiedlamy. Myśmy w sumie osiedlili się na wyspie, która z jednej strony dawała nam poczucie bezpieczeństwa, ale z drugiej strony komplikowała nam sytuację, bo generalnie musieliśmy iść w trzy różne ścieżki, i marynarkę, i lotnictwo, i wojska lądowe, więc teoretycznie nigdzie technologicznie nie byliśmy pierwsi, czy nie mieliśmy jakiejś zdecydowanej przewagi, ale generalnie pozwoliło nam to zachować, bo naprawdę mogło być ciężko, potoczyło się nam to bardzo fajnie i generalnie pozwoliło nam zakończyć mapę na pierwszym miejscu, ale przede wszystkim, słuchajcie, zdobyłem odznakę, oczywiście admirał floty Pacyfiku, słuchajcie, wygrałem 3 rundy na mapie Wojna na Pacyfiku, udało mi się to zdobyć, odznakę, ale grałem na tej mapie dlatego, żeby też wam pokazać, że to nie jest kontynent, to tutaj trzeba jeszcze bardziej kombinować, tu też trzeba bardziej dbać o to, żeby czasem nasze linie zaopatrzeniowe, czy linie przerzutowe wojsk były bezpieczne i też trzeba tutaj myśleć o tym, żeby to wszystko ładnie nam się zgrywało, bo jest trudniej, słuchajcie, jest trudniej. Nie problem jest wysłać flotę podwodną, okręty podwodne, okręty nawodne, lotniskowce z samolotami, które będą nam przerywały linie zaopatrzeniowe, czy linie wsparcia wojsk, które będą nam odizolowywały nasze punkty i pomału je eliminowały, więc myślę, że wcześniej czy później by ta wojna z Albertem tutaj do nas dotarła, czy my byśmy dotarli do niego, więc tutaj naprawdę nie byłoby, byłaby jeszcze fajna zabawa, ale naprawdę na ten moment gra się już skończyła i jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję. Także pozdrawiam, trzymajcie się i zapraszam na ostatni jeszcze jeden odcineczek z gry Borneo, gdzie będzie takie zestawienie od samego początku do samego końca. Także trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!